Witam Państwa serdecznie w pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj nóż do krojenia ciasta firmy Kaiser. Opakowanie tego produktu wygląda mniej więcej tak. Symbol tego produktu, pod którym można znaleźć go u nas na stronie, zaraz Państwu podam. To jest 769790. Wpisując ten numer u nas na stronie, znajdą Państwo właśnie bezpośrednio ten produkt lub ewentualnie proszę kliknąć w link bezpośrednio pod filmem, tam na dole przekieruję Państwa bezpośrednio do tego produktu, będzie można sobie poczytać opis, oczywiście sprawdzić cenę, ewentualnie zdecydować się na zakup. A ja już pokazuję, jak ten produkt prezentuje się na żywo. Niestety jest zaklejony, muszę sięgnąć po nożyk. Widać, jest to coś takiego. Zaraz to rozpakujemy. W pudełku jest już pusto, więc odkładam je na bok. Tutaj oczywiście nóż jest zapakowany w kartonik. Tutaj mamy ograniczniki. Oczywiście to możemy sobie odgiąć. Pokazać sam nóż. Tak prezentuje się ostrze. Tu mamy oczywiście te ograniczniki, do których sobie możemy to zdjąć. Po prostu tak się zdejmuje. Zakładamy sobie na przykład w tym miejscu. O, trzeba trafić po prostu na ząbek. I wtedy kroimy sobie takie ciasto o takiej wielkości. Jeżeli nam nie pasuje, proszę bardzo, zmiana. Tutaj mamy oczywiście skalę, na jaką grubość chcemy sobie kroić to ciasto. Nie wiem, czy tu dobrze widać, bo niestety jest... O, tak będzie dobrze widać. Jak widać, tutaj mamy 1, 2, 3, 4. Tam mamy połówki. Zaznaczamy sobie, że na przykład ciasto chcemy na tam 2 cm kroić. Wkładamy to ostrze ciach. I teraz, oczywiście z drugiej strony musimy zrobić to samo. W tą stronę się wyjmuje. Bierzemy dwójkę. Zakładamy. Możemy ją założyć do końca tutaj, żeby nam nie przeszkadzało. I teraz obie są na wysokości 2 cm i po prostu przekrawamy sobie ciasto i wtedy każdy idealny placek będzie mieć po te 2 cm. Oczywiście możemy aż do 4. 4 to jest maksymalna skala. No, ewentualnie możemy używać go po prostu jako zwykły nóż. Zdejmujemy te ograniczniki i mamy wielki nóż do krojenia ciasta. Tak wygląda ostrze. Tutaj mamy jeszcze logo producenta na rączce. Rączka wykonana z tworzywa sztucznego. Te dwa ograniczniki też. Oczywiście nóż jest ze stali nierdzewnej, przystosowanej do używania w kuchni. Serdecznie pozdrawiam.